Jesteśmy na Kursie Niemieckim, jest to Final Level. Trzykrotny mistrz Rozenhofdary, kap Wojtek, zepsuł taką piłkę. Ale trudna była, trudna była. Wspaniała akcja, panowie. No nie, tak ja. Komentator. No ale piękny bekę Michała Szmigiela. Szmigla. Szmigla. Szmigiela. Szmigiel, jak w końcu? Szmigiel. 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 Ale jaki czujny. Szmigiel. Piękny bekiem Michała Szmigla. Sikierczynowa. To specjalnie zrobiłem. Sikierczynowa. Jak kontynuowałem, nie? Tak, tak, tak. Wchodzi. O, teraz możesz. Mhm. Szmiglum, szmiglum. O, ty tam. Dudek tak. A z tego co wiem, to tak nie wolno, Mr. Rudyński. Tak nie wolno? Nie, nie, nie wolno robić ruchów, które, wiesz, które... regulaminu, że o porządzenie kortu jakby grano, ale to lampy chyba się nie liczyły, tylko stołek sędziowski. Bo stołek sędziowski chyba gra. Stołek sędziowski gra. Aha, gra? No tak, sędziowy. Czyli grabisz sędziego i wpadnie w kort? Nie, stołek. Człowieka... Nie, cztery!
Brawo, dobra, sama linia. 6-4. Jakbyśmy przesunęli kort. Szkoda, że out był. Jakiś dziwny komentator został zatrudniony do komentowania tego meczu. Chyba się na tenisie nie zna. Tu jacyś cinciarze idą, jacyś handlarze z reklamówkami tu. Nie wiadomo, perfumy na pewno jakieś, kurde, coś, jakaś Yuma. Tak, wykończyliście. Ale wykończyliście. I skończyliście, dlatego oni zaczynają, żeby też skończyć. Oni kończyli. Zrezygnowałem. Ja już nic. Bardzo dobrze. No, będę się stresował. Jeden, dwa, dwa, jeden, wygrałem.